Jak wynika z systemu informacji oświatowej, który jest co roku publikowany na stronach rządowych, rocznie takim wypadkom w szkole czy w szkołach ponadgimnazjalnych, liceach i technikach ulega kilkadziesiąt tysięcy osób. W zeszłym roku szkolnym wypadkom uległo ponad 71 tysięcy młodzieży i dzieci. Najczęściej dochodzi do stłuczeń kończyn, złamań, zwichnięć, no a ma to miejsce przeważnie na salach gimnastycznych, podczas lekcji WF-u, często też na korytarzach, podczas różnych przepychanek. Dzieci ulegają takim kontuzjom. Szkoła oczywiście wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zapewnia ubezpieczenie szkolne grupowe, które jest, warto pamiętać, fakultatywne. Rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy i podpisują takie ubezpieczenie, nie czytając również ogólnych warunków tego ubezpieczenia, nie mając świadomości często o tym, jak wysoka jest suma ubezpieczenia. Jest to kluczowe, dlatego że ubezpieczenia zawierane przez szkoły z towarzystwami ubezpieczeniowymi często mają niską tą sumę ubezpieczeniową i dlatego w sytuacji jakiegoś nieszczęśliwego wypadku dzieci często nie mogą liczyć na wysokie odszkodowanie. Dlatego warto rozważyć przed podpisaniem takiego ubezpieczenia szkolnego, grupowego, zapoznanie się z tymi warunkami ubezpieczeniowymi. Szkoły mają obowiązek udostępnić rodzicom te warunki, ale również warto zastanowić się nad tym, czy nie wyposażyć dziecko w dodatkowe, indywidualne już ubezpieczenie. Wtedy takie ubezpieczenie może być szyte na nasze potrzeby, może zapewniać ochronę tych kwestii, które my uznamy za najbardziej newralgiczne dla naszych dzieci i może również przewidywać dużo wyższą sumę ubezpieczeniową niż ta, którą gwarantuje ubezpieczenie szkolne zawierane właśnie w systemie grupowym przez szkoły. Jeżeli chodzi o to, co takie ubezpieczenie chroni, to przede wszystkim taka polisa jest pomocna w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. I ma to miejsce zarówno w szkole, taka polisa również obejmuje sytuacje i zdarzenia, które zdarzą się, jeżeli dziecko przemieszcza się ze szkoły do domu i na odwrót. I obowiązuje również w okresie wakacyjnym. Czasami takie polisy, dobre polisy, mają rozszerzenie na uprawianie sportów bardziej takich mniej rekreacyjnych, a bardziej zawodowych. Często dzieci biorą udział w różnego rodzaju kółkach sportowych, zajęciach sportowych w trakcie zajęć szkolnych, ale również poza nimi. I te dobre polisy będą chroniły również na taką rozszerzoną okoliczność. Średnio taka polisa ubezpieczenia szkolnego to jest kilka, od 8 na przykład do 10 tysięcy złotych. Te polisy indywidualne mogą chronić nasze dzieci, nawet ta suma ubezpieczenia może być nawet kilkakrotnie wyższa, do 25 tysięcy złotych.